Witam Panie bardzo serdecznie. Nazywam się Angelika Karbulewicz. Jestem dietetykiem klinicznym, doktorem nauk medycznych w zakresie właśnie nauk żywieniowych. Od lat zajmuję się szeroko pojętym poradnictwem żywieniowym, w tym też pomocą dla osób, które zmagają się z chorobą nowotworową, czy to na etapach intensywnego leczenia onkologicznego, czy też w trakcie remisji choroby, celem wspierania sił odpornościowych organizmu. Dzisiejsze spotkanie będzie miało na celu omówienie zasad żywienia w przebiegu choroby nowotworowej, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sama choroba stanowi obciążenie dla organizmu. W trakcie choroby nowotworowej dochodzi do zmian w metabolizmie, przeważają tak zwane procesy detoksykacji, czyli jako oczyszczania organizmu. One są bardziej wzmożone, można powiedzieć, w przebiegu choroby nowotworowej. Też celem zmiany metabolizmu jest bardziej zwrócenie uwagi na procesy antyoksydacyjne. I też musimy zwrócić uwagę, że sama choroba powoduje następstwa, mianowicie leczenie, które jest stosowane w trakcie choroby. Czy to będzie zabieg chirurgiczny, czy to będzie chemio, czy radioterapia, niezaprzeczalnie wpływają na zmiany w zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe i też potrzebują tych składników, tak żeby te procesy związane z leczeniem mogły przebiegać prawidłowo. Tak więc to, na co chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę, to jest to, żeby dostarczyć substrat, tak żeby odbudowywać siły odpornościowe organizmu i organizm po prostu miał siłę do walki z chorobą. Mówiąc o tym, czy jest jakaś jedna dieta zalecana dla wszystkich pań z rakiem piersi, no tutaj byłoby to zbyt duże uproszczenie, żeby jeden model żywienia zalecać wszystkim paniom z rakiem piersi, ponieważ rodzaj diety będzie zależał od momentu leczenia. Inne leczenie przyjmuje się przed zabiegiem chirurgicznym, po zabiegu chirurgicznym, w trakcie chemioradioterapii, a też zupełnie inaczej będzie wyglądało postępowanie w trakcie tzw. remisji choroby, kiedy pacjentka już przeszła intensywne formy leczenia i skupiamy się na takiej profilaktyce wtórnej. I wtedy to też mamy największe takie pole manewru do zadbania o stan odżywienia takiej pacjentki. Zwróćmy uwagę też, że rodzaj leczenia dietetycznego będzie zależał od tego, jakie inne choroby u danej pacjentki występują, a jaki jest stan odżywienia w kontekście niedoborów mikroskładnikowych, bo jeżeli mamy niedobory witaminy D, to oczywiście musimy się skupić na wyrównaniu takich niedoborów, czy też niedobory witamin z grupy B. Również wtedy doprecyzowujemy niejako rodzaj żywienia do konkretnej sytuacji. I też zwróćmy uwagę, że każda z pań z rakiem piersi może mieć inny status gospodarki energetycznej organizmu. Inaczej będzie wyglądało żywienie przy niedożywieniu, a inaczej u pań, które mają nadmiar tkanki tłuszczowej, wtedy no, diametralnie się to zmienia. Niezaprzeczalnie na każdym etapie leczenia raka piersi ważny jest sposób żywienia, ponieważ to, jak wygląda nasz stan odżywienia, jak wygląda nasz stan zdrowia, zaopatrzenie innych chorób, na przykład regulacja glikemii w przebiegu cukrzycy, będzie miało wpływ na efekty leczenia. W kontekście efektów leczenia ważne też jest to, jak jesteśmy nawodnione. Często spotykam się z takim spostrzeżeniem ze strony pacjentek, że właśnie mają problem z wypijaniem odpowiedniej ilości płynów. I przykładowo, jak są wypite dwie szklanki wody, to już jest dla nich no, taka ilość maksymalna do skonsumowania. Nie są przyzwyczajone też na przykład do wypijania płynów, a jak się okazuje, będzie miało to istotne znaczenie chociażby w kontekście profilaktyki zaparć, które mogą dotyczyć pacjentek na przykład w trakcie chemioterapii albo później w trakcie remisji choroby. Też chciałabym zwrócić uwagę, że ogólnie taki styl życia będzie niezwykle ważny, mianowicie zaprzestanie palenia tytoniu, też unikanie spożycia alkoholu. A dlaczego alkohol jest niewskazany w przebiegu choroby nowotworowej, też u pacjentek z rakiem piersi? Mianowicie alkohol uszkadza materiał genetyczny, zwiększa wykładniki stanu zapalnego w organizmie, stres oksydacyjny, dodatkowo też zaburza wchłanianie kwasu foliowego i może przyczynić się do występowania jego niedoborów, no i też może wpływać na podwyższone stężenie estrogenów, co jest bardzo niepożądane u kobiet z rakiem piersi. Też chciałabym zwrócić uwagę na tak zwany higieniczny styl życia, czyli zadbanie o aktywizację ruchową oraz także o tak zwany dobrej jakości sen, czyli zadbanie o to, żeby po prostu ilość snu i jakość tego snu była odpowiednia.
Mówiąc o odpowiednim żywieniu w przebiegu choroby nowotworowej, przede wszystkim na początek skupiamy się na określeniu ilości energii, ile dana pacjentka powinna przyjmować energii wraz z codziennym żywieniem. I mówiąc o zapotrzebowaniu energetycznym, zazwyczaj u większości pań wystarczy taka ilość kilokalorii jak 25 do 35 kilokalorii na kilogram masy ciała. Oczywiście to też będzie zależało od tego, jaką masę ciała wyjściowo prezentuje pacjentka. I pewnie często panie słyszały, że w przebiegu choroby nowotworowej dużym problemem jest niedożywienie. My często niedożywienie kojarzymy tylko i wyłącznie z utratą masy ciała, ale akurat rak piersi jest taką chorobą nowotworową, która w mniejszym stopniu może wpływać typowo na utratę masy ciała. Jednak chciałabym jednoznacznie też powiedzieć, że niedożywienie ilościowe to jest jedna kwestia, ale zupełnie inną kwestią jest niedożywienie jakościowe, czyli możemy dostarczać nawet za dużą ilość kilokalorii, ale mieć nadal niedobory kluczowych mikroskładników, takich chociażby jak żelazo, cynk czy kwas foliowy. Zatem rozpatrując ilość energii, która jest potrzebna kobiecie z rakiem piersi, oczywiście przeliczamy to na kilogram masy ciała, bierzemy pod uwagę status gospodarki energetycznej, ale też głównym celem jest skupienie się właśnie na tym, aby ta gęstość energetyczna swoją drogą, ale żeby to była żywność bogata odżywczo, czyli tak zwana gęstość odżywcza będzie ważnym, istotnym aspektem. Mówiąc też o problemach kobiet z rakiem piersi, jak pokazują badania, to zazwyczaj w trakcie tak zwanej chemioterapii adiuwantowej pacjentki nawet przybierają na masie ciała i średnio określa się ten przyrost na 1 do 12 kg w trakcie całego leczenia. Zbyt duży przyrost masy ciała w trakcie leczenia onkologicznego wiąże się niekorzystnie z późniejszymi efektami i z profilaktyką wtórną, tak więc ważne jest to, żeby zadbać o prawidłową masę ciała, utrzymywanie prawidłowej masy ciała. W przebiegu raka piersi niewskazana jest nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. A dlaczego? Ponieważ nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie przekłada się też na wyższe stężenie estrogenów. One po prostu przemieniają się z androgenów w estrogeny i dochodzi do zwiększonego stężenia w organizmie. W szczególności bardzo niepożądana jest tak zwana tkanka tłuszczowa trzewna, która lokalizuje się wokół narządów kluczowych życiowo. I taka tkanka tłuszczowa trzewna stymuluje przetwarzanie kortyzonu do kortyzolu, co wpływa na zwiększone stężenie glikokortykosteroidów w organizmie i też może sprzyjać insulinooporności. Oczywiście okres leczenia, intensywnego leczenia nie jest czasem na eksperymentowanie z dietami i stosowanie bardzo restrykcyjnych diet czy też głodówek. W trakcie chemio i radioterapii powinniśmy skupić się na odpowiednim odżywianiu organizmu i na pewno nie stosujemy diet bardzo niskoenergetycznych. Takim okresem, kiedy możemy zadbać o skład ciała, jakość tego naszego ciała, zadbanie o wyrównanie tkanki tłuszczowej jest okres remisji. I to wtedy, kiedy często też nasza dieta może być bardziej urozmaicona, obfitująca w produkty błonnikowe, w świeże warzywa i owoce, to jest czas na skupienie się na kreowaniu tak zwanych dobrych, zdrowych, pożądanych nawyków żywieniowych. Jak pokazują też analizy, często panie, które stosują sposób żywienia pewien w trakcie leczenia, to w trakcie na przykład chemioterapii bardzo często ich dieta jest deficytowa. Składniki, które najczęściej są spożywane w za małych ilościach przez kobiety w trakcie chemioterapii, to przykładowo witamina E, magnez oraz cynk. Tak więc dostarczając ilość kilokalorii, skupmy się na tej wartości, czyli żeby w tych wartości kalorycznej były takie produkty, które dostarczą białka, wartościowych tłuszczów, dobrej jakości węglowodanów oraz z kluczowych witamin i składników mineralnych. Bardzo ważnym składnikiem w diecie kobiety z rakiem piersi jest białko. Białko dostarcza kluczowych elementów, które budują struktury w naszym organizmie, mianowicie takich cegiełek, aminokwasów. I właśnie z tych cegiełek niejako budowana jest nasza odporność. Ale generalnie białko też regeneruje nasze zasoby organizmu. Białko dostarcza ważnych aminokwasów, takich jak metionina, cysteina, które biorą udział w syntezie tkanki łącznej, kolagenu, również bardzo ważne aminokwasy to glutamina oraz arginina, które wpływają na działanie układu odpornościowego i przykładowo też arginina, która jest utlenowana, przemienia się w tlenek azotu, ma właściwości rozszerzające naczynia, co usprawnia też dostarczanie składników pokarmowych razem drogą krwi. Mówiąc o białku, zazwyczaj zapotrzebowanie oscyluje wokół 1 g na kilogram masy ciała, ale im bardziej mamy zwiększone ryzyko niedożywienia, tym ta ilość powinna być większa i czasami dostarcza się w białko w ilościach 1,5 g na kilogram masy ciała, a w sytuacjach już takich dużych niedoborów nawet do 2 g na kilogram masy ciała.
Jakie powinny być prawidłowe źródła białka w naszej diecie? Przede wszystkim najlepiej przyswajalne jest białko pochodzenia zwierzęcego i tutaj sprawdzi się dobrej jakości białe mięso, kurczak, indyk, również sprawdzi się w ograniczonych ilościach chude mięso, takie jak na przykład cielęcina czy wołowina. Również białko jaja będzie tutaj przydatne i białko pochodzące z nabiału, aczkolwiek tutaj nie przesadzałabym z białkiem nabiałowym, bo co prawda nie mamy jeszcze jednoznacznych doniesień naukowych, ale są pewne przesłanki, które mówią o tym, że nadmiar nabiału może wpływać na podwyższone stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu i potencjalnie może być to mniej korzystne w przebiegu choroby nowotworowej. Podsumowując, białko nabiałowe pochodzące na przykład z fermentowanych produktów mlecznych, takich jak jogurty dobrej jakości, bez dodatków cukrowych, bez syropu glukozowo-fruktozowego, kefiry, czy też skyr bez dodatków cukrowych, to będzie dobry pomysł na dostarczanie białka w diecie kobiety z rakiem piersi, ale właśnie, żeby nie dominowało to jadłospisu, żeby było elementem jakby urozmaiconego codziennego jadłospisu. Czasami może zdarzyć się taka sytuacja, że z uwagi na obciążenie przewodu pokarmowego nie jesteśmy w stanie dostarczyć w takiej zwyczajowej diecie odpowiedniej ilości białka, to wtedy z pomocą mogą nam przyjść tak zwane doustne suplementy pokarmowe. To jest tak zwana żywność medyczna. Jeżeli przykładowo w trakcie chemioterapii czy też innych form leczenia rozwiniemy awersję do mięsa, nie będziemy mogły spożywać tego mięsa, to też zawsze możemy pokusić się o użycie takiej żywności, na przykład koktajl, który dostarcza białka w połączeniu z węglowodanami, czy też na przykład białka w proszku, które dosypiemy, dajmy na to, do zupy, do pire warzywnego, ziemniaczanego i w ten sposób dostarczymy odpowiednią ilość białka, a jednocześnie no właśnie, będziemy mogły cieszyć się tymi walorami smakowymi, w sensie jeżeli mamy awersję do mięsa, to po prostu można je w tym momencie nieco ograniczyć. Ale pamiętajmy o tym, że zawsze w pierwszej kolejności najważniejszą taką drogą podaży pokarmu jest taka droga doustna, żywność naturalna, a dopiero w sytuacji, kiedy tego nie możemy uczynić z różnych przyczyn, to wtedy sięgamy właśnie o tak zwane doustne suplementy pokarmowe. Białko jest właśnie bardzo ważne w kontekście wspierania sił odpornościowych organizmu, tak żeby procesy rekonwalescencji związane właśnie z chorobą nowotworową przebiegały bardziej optymalnie. Czasami panie pytają się, czy można spożywać nasiona roślin strączkowych. Nasiona roślin strączkowych, takie jak soczewica, groch, fasola, one dostarczają bardzo wartościowych składników bioaktywnych, witamin, składników mineralnych, ale musimy sobie zdawać z tego sprawę, że są one również ciężkostrawne. I o ile mamy w trakcie przebiegu choroby nowotworowej problemy z przewodem pokarmowym, gazy, wzdęcia, czasami owrzodzenia, czy też stany zapalne błony śluzowej, to nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o dostarczanie białka właśnie z tych produktów roślinnych, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do już rekonwalescencji, remisji choroby, przewód pokarmowy dobrze funkcjonuje, to jak najbardziej pacjentka z rakiem piersi nawet powinna takie źródła białka roślinnego uwzględniać w swoim jadłospisie. Kolejnym ważnym składnikiem w diecie kobiety z rakiem piersi są tłuszcze. I to jest pojęcie bardzo złożone, ponieważ rodzaj tłuszczu będzie miał znaczenie. Mianowicie przede wszystkim pożądane będą kwasy tłuszczowe nienasycone. Jedno i wielonienasycone, takie, które na przykład występują w oliwie z oliwek, w oleju rzepakowym, w oleju lnianym, oleju rydzowym czy z pestek dyni, ale również kwasy wielonienasycone występujące w rybach i olejach rybich. Ale na początek jeszcze chciałabym skupić się na tym, co powinno być na pewno w diecie kobiety z rakiem piersi ograniczone, jeżeli chodzi o tłuszcze, mianowicie kwasy tłuszczowe trans. I gdzie możemy takie kwasy tłuszczowe trans znaleźć? Przede wszystkim w takich gotowych słodyczach, ciastkach, cukierkach różnego rodzaju, również w produktach wysoko przetworzonych, deserach mlecznych, gdzie powiedzmy jako dodatek czasami są dodane niskiej jakości tłuszcze, ale też gotowe produkty, takie jak gotowe pierogi, kluski różnego rodzaju i też czasami w takich kostkach tłuszczowych do pieczenia. Także możemy znaleźć te kwasy tłuszczowe trans, przykładowo w tak zwanych masłach czekoladowych czy masłach orzechowych niskiej jakości. Jeżeli będą Panie widziały na etykiecie produktu, że zawiera tak zwane częściowo utwardzone kwasy tłuszczowe albo częściowo uwodornione, to właśnie jest to tożsame z kwasami tłuszczowymi trans i dobrze byłoby takich produktów
unikać. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli spożyjemy przypadkowo czy w małych ilościach taki produkt, ale na pewno nie powinny one dominować w jadłospisie kobiety, która ma raka piersi. Mówiąc też o tłuszczach, które warto ograniczyć, są to tłuszcze, które pochodzą z przetworzonego czerwonego mięsa. Dodatkowo, jeżeli mięso jest poddawane obróbce termicznej w wysokiej temperaturze, powstają w takim mięsie związki kancerogenne i mutagenne, takie jak chociażby aminy heterocykliczne czy nitrozoaminy. Są to związki niepożądane, które sprzyjają rozwojowi stanu zapalnego i też powinny być spożywane przez takie kobiety w mniejszych ilościach. Nie chodzi o to, że mamy zupełnie wykluczyć mięso z naszego jadłospisu, ale na pewno ograniczyć spożycie i jeżeli możemy też wybrać preferowany rodzaj obróbki termicznej, to na pewno lepszym wyborem będzie gotowanie w wodzie, na parze czy też duszenie albo ewentualnie pieczenie w piekarniku. Tłuszcze, które są z kolei wartościowe, to są wspomniane już przeze mnie wcześniej nienasycone kwasy tłuszczowe i tutaj z powodzeniem mogą Panie stosować oliwę z oliwek czy też olej rzepakowy, które nadają się nawet do obróbki termicznej, chociaż smażenie w dużej ilości tłuszczu, długie smażenie nie będzie ogólnie zalecane, ale dodawanie małej ilości na przykład oliwy i podsmażanie jak w diecie śródziemnomorskiej warzyw i później duszenie, na przykład w pasacie pomidorowej, będzie już tutaj bardziej preferowanym sposobem. Mamy też oleje, które nadają się do spożycia tylko na surowo. Na przykład mogą Panie dodać je do sałatek, do past, na przykład na bazie jajek czy powiedzmy nasion roślin strączkowych. I te tłuszcze, których nie powinniśmy poddawać obróbce termicznej, czyli stosować tylko na surowo, to jest na przykład olej lniany, olej rydzowy, czyli tak zwany olej z lnicznika siewnego, ma taki bardziej delikatny, orzechowy smak niż typowy olej lniany i tak samo jest bardzo pożądanym olejem, ale też możemy korzystać z oleju na przykład z pestek dyni, który ma też ciekawy aromat, idealnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek, czy też olej z orzecha włoskiego. I nie zapominajmy o niezwykle ważnych tłuszczach dla kobiety z rakiem piersi, mianowicie kwasy omega-3 i tutaj zwróciłabym uwagę na takie dwa enigmatycznie brzmiące kwasy, czyli kwas EPA i DHA, kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy, są bardzo ważne, ponieważ wpływają na strukturę błon komórkowych i też w przebiegu już istniejącej choroby nowotworowej potrafią zmniejszać namnażanie komórek nowotworowych. Tak więc będzie to bardzo ważny element w diecie każdej kobiety z rakiem piersi. Spożycie tych kwasów możemy zrealizować poprzez spożycie dwa razy w tygodniu ryb morskich, takich jak na przykład makrela, ale też przykładowo śledź, halibut. Również możemy zwrócić uwagę na takie ryby jak dorsz, morszczuk czy też sola. Jeżeli z różnych przyczyn nie spożywamy regularnie ryb, warto zadbać o dostarczenie po prostu oleju rybiego, na przykład oleju takiego jak tran, czyli oleju z wątroby ryb dorszowatych. Kolejny składnik, o który warto zadbać, to są węglowodany. I tutaj bardziej liczy się jakość węglowodanów, aniżeli ilość. Węglowodany dzielimy na proste i złożone i zdecydowanie w diecie kobiety z rakiem piersi powinny przeważać węglowodany złożone. Przede wszystkim zwróciłabym uwagę na warzywa. Warzywa skrobiowe mogą być źródłem węglowodanów złożonych. Jakie warzywa skrobiowe będą pożądane? Na przykład ziemniaki, bataty, marchew, seler, pietruszka. To jak najbardziej może znaleźć się w diecie kobiety z rakiem piersi, a jeszcze bardziej będą zalecane tak zwane warzywa nieskrobiowe, takie jak na przykład papryka, bakłażan, ogórki, również pożądana będzie cukinia, sałaty wszelkiego rodzaju, jarmuż, szpinak. Chodzi o to, żeby dieta była urozmaicona i jeżeli mówimy o takim podstawowym produkcie spożywczym na talerzu kobiety z rakiem piersi, to właśnie połowa takiego talerza żywieniowego powinna być skonstruowana z warzyw i owoców. W przewadze oczywiście powinny to być warzywa. Czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, że panie z rakiem piersi mówią, że rak karmi się niejako cukrem i tego cukru w ogóle nie możemy spożywać. To oczywiście tutaj chciałabym powiedzieć, że naturalnie będzie to wskazane, żeby ograniczyć cukry rafinowane, czy też na przykład syrop glukozowo-fruktozowy, które to cukry znajdziemy na przykład w orężadach, dosładzanych deserach, w nadmiernej ilości słodyczy. One nie powinny dominować naszego jadłospisu, ale co innego są też cukry, które pochodzą naturalnie z owoców. Zwróćmy uwagę, że w takich owocach, oprócz tego, że oczywiście jest tam cukier naturalny,
naturalny, ale mamy też związki bioaktywne, antyoksydanty, błonnik pokarmowy, które to finalnie wpływają bardzo korzystnie na organizm kobiety z rakiem piersi. Naturalnie owoców powinno być mniej niż warzyw. Zazwyczaj w takich rekomendacjach mówi się o spożywaniu dziennie około 150 do 200-250 gramów owoców, a przewaga właśnie powinna być zrealizowana poprzez podaż warzyw. Mówiąc o węglowodanach pożądanych w diecie kobiety z rakiem piersi, również możemy zwrócić uwagę na pełnoziarniste produkty zbożowe, które powinny stanowić około 25% talerza żywieniowego i to może być dobrej jakości chleb żytni na zakwasie, to może być pieczywo orkiszowe dobrej jakości, również pseudozboża i kasze, takie na przykład jak kasza gryczana, kasza jęczmienna pęczak, kasza jaglana, komosa ryżowa, czy mniej znana miłka abisyńska, tak zwany tef. Również możemy położyć nacisk na dobrej jakości płatki owsiane górskie, pełnoziarniste makarony, które w okresach urozmaicenia diety jak najbardziej mogą być uwzględnione. Mówiąc o zaleceniach dla kobiet z rakiem piersi, bardzo ważny jest tak zwany potencjał antyoksydacyjny osocza i dlatego warto zadbać o odpowiednią podaż karotenoidów. Karotenoidy, w tym na przykład likopen, znajdziemy w pomidorach, arbuzach, również w grejpfrucie czerwonym, aczkolwiek mówiąc o grejpfrucie, muszę tutaj zaznaczyć, że jeżeli panie stosują leczenie cytostatykami, czyli są w trakcie chemioterapii, powinny unikać spożywania cytrusów, ponieważ mogą one zwiększać toksyczność leków przeciwnowotworowych. Ale w każdej innej sytuacji owoce jak najbardziej tutaj będą pożądane. Możemy też skupić się na innych owocach. Również duże ilości karotenoidów znajdziemy na przykład w owocach dzikiej róży. Inne pożądane składniki to na przykład flawonoidy, w tym izoflawony, które na przykład znajdziemy w nasionach roślin strączkowych. Więc jeżeli mamy nieobciążony przewód pokarmowy, to jak najbardziej możemy sobie na nie pozwolić. Mówiąc o zbilansowanej diecie kobiety z rakiem piersi, pamiętajmy o też istotnych witaminach i składnikach mineralnych, które wpływają na regenerację tkanek, na odbudowę struktur naszego organizmu, na proces zdrowienia i rekonwalescencji. I tutaj ważna będzie witamina C oraz cynk. Witaminę C z powodzeniem znajdziemy w naturalnych produktach i tak dla przykładu, na przykład 100 g papryki zawiera około 144 mg witaminy C. Istotne źródło witaminy C to też na przykład czarne porzeczki i w takiej półszklance czarnych porzeczek znajdziemy nawet około 170 mg witaminy C. Bogate źródło witaminy C to też natka pietruszki. Pęczek natki pietruszki dostarczy nam około 70 mg witaminy C. Inne wartościowe źródła witaminy C to na przykład różyczki brokułów, ale na przykład też szpinak. Pamiętajmy o tym, że najbardziej taka aktywna postać witaminy C występuje w surowych, świeżych warzywach i owocach. Jeżeli poddamy je obróbce termicznej, to niestety w sposób znaczący dochodzi do zniszczenia witaminy C, ale nadal jest ona tam również obecna, bo też zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie panie z rakiem piersi mogą w okresie chemioterapii spożywać surowe warzywa i owoce, ale takie poddawane obróbce, krótkiej obróbce termicznej, blanszowane, gotowane na parze, również będą dobrym rozwiązaniem i też będą dostarczały pewnych ilości witaminy C. Mówiąc też o cynku, o którym wspomniałam już na wstępie, mianowicie, że też jest ważny dla regeneracji tkanek, to jeżeli zastanawiają się panie, w jakich produktach mogą znaleźć panie cynk, to przede wszystkim zwróciłabym uwagę na cynk z produktów zwierzęcych, ponieważ jest on wtedy lepiej przyswajalny i takie produkty jak mięso, ryby, owoce morza czy też jajka będą dobrym źródłem cynku. Jednak nie zapominajmy również o tych roślinnych źródłach cynku, co prawda tam stopień przyswajalności jest nieco niższy, ale w dalszym ciągu możemy podaż cynku w ten sposób zrealizować. Cynk w roślinach występuje takich jak nasiona, pestki, ziarna, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe. Składniki istotne w diecie kobiety z rakiem piersi to też witamina E, bardzo ważny antyoksydant. Witamina E występuje na przykład w nasionach słonecznika, w orzechach laskowych i olejach roślinnych. Z kolei kolejny ważny składnik, taki jak witamina A, ją znajdziemy w zielonych, pomarańczowych, żółtych warzywach i owocach. To będzie zazwyczaj postać prowitaminy, witaminy A, czyli karotenoidy, ale również czysty retinol o największej aktywności znajdziemy w takich produktach jak jajka czy też tłuszcze zwierzęce.
Ważny składnik dla kobiety z rakiem piersi to też selen. Selen znajdziemy głównie w pełnoziarnistych produktach zbożowych, ale również w rybach, owocach morza, nawet w czosnku i co ciekawe w orzechach i w szczególności tutaj zazwyczaj zwraca się uwagę na orzechy brazylijskie. Mówiąc o dostarczaniu witamin, składników mineralnych czy też antyoksydantów, podkreśla się, że głównie powinny być one dostarczane wraz z dietą. I najwięcej rekomendacji od prestiżowych takich stanowisk naukowych różnych organizacji, no to jest tutaj zdanie jednoznaczne. Mianowicie powinno się unikać stosowania antyoksydantów czy też preparatów witaminowo-mineralnych w dawkach ponadfizjologicznych w trakcie leczenia, intensywnego leczenia onkologicznego. Takie nadmierne dawki mogą być problematyczne u kobiet z rakiem piersi, tak więc każde zwiększenie ilości składnika powyżej normy fizjologicznej powinno być konsultowane ze specjalistą. Na pewno w przebiegu raka piersi warto też zadbać o status witaminy D w organizmie. Jak pokazują doniesienia, nawet 99% pacjentek z rakiem piersi bez suplementacji diety witaminą D prezentuje niedobory tego składnika. Tak więc niezwykle ważne jest dostarczanie i o ile jest to trudne z dietą, to tutaj taka wyjątkowa właśnie sytuacja, że ten składnik może być dostarczany w postaci suplementacji diety. Mówiąc o niedoborach składników pokarmowych w organizmie kobiet z rakiem piersi, przede wszystkim najczęściej wskazuje się na niedobory właśnie witaminy D, ale też jodu, beta-karotenu, kwasu foliowego oraz cynku. O ile dieta w okresie tzw. remisji choroby nowotworowej może być pełnowartościowa, zbilansowana, urozmaicona, obfitująca w surowe warzywa i owoce, w nasiona roślin strączkowych, które dostarczają witamin, składników mineralnych, związków bioaktywnych, które też są ważne dla naszej mikrobioty, czyli mikroorganizmów, które występują w naszym jelicie, które później wpływają na ogólnoustrojowy metabolizm. O tyle w trakcie już intensywnego leczenia onkologicznego, czyli w trakcie chemio i radioterapii, często nasza dieta okresowo musi ulec zmianie. Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie w trakcie chemioterapii bardzo często leki, które są stosowane, niestety wpływają na metabolizm i strukturę komórek, które szybko się dzielą. I takimi komórkami są komórki naszego przewodu pokarmowego. Tak więc panie w trakcie chemioterapii mogą doświadczać niekorzystnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, takich jak na przykład ograniczony apetyt, zmiany percepcji smaku, również suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, a nawet uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Tak więc niezaprzeczalnie w tym trudnym okresie czasami dieta musi zmieniać swój charakter. Mianowicie wtedy powinna być bardziej lekkostrawna. Ogranicza się nadmierne ilości błonnika. Chyba że u danej kobiety występują zaparcia, wówczas dobrym pomysłem będzie uwzględnienie w diecie delikatniejszych form błonnika pokarmowego, takiego jak na przykład otręby babki jajowatej, zmielone siemię lniane, czy też na przykład płatki owsiane górskie ugotowane na przykład na wodzie. W sytuacji, kiedy mamy owrzodzenia czy stany zapalne błony śluzowej przewodu pokarmowego, dieta powinna być bardzo delikatna, nieobciążająca. Wtedy głównie bazujemy na skrobi, na kaszach takich jak na przykład kasza kuskus, kasza jęczmienna, łamana, pieczywo pszenne, ewentualnie pieczywo orkiszowe jasne, bez nadmiernej ilości błonnika. Też bardzo ważne będzie zmienienie jakby formy obróbki termicznej, bardziej właśnie gotowanie w wodzie, na parze, duszenie mięsa, jajka gotowane do takiej postaci, jajko na pół miękko, które będzie bardziej delikatne, lekkostrawne dla naszego przewodu pokarmowego. Jeżeli jednocześnie nie prezentujemy nietolerancji laktozy, możemy dietę wzbogacać na przykład w dobrej jakości twaróg, jogurt naturalny, skyr czy też kefir. Ale może zdarzyć się sytuacja, że w trakcie chemioterapii okresowo wystąpi u nas nietolerancja laktozy. Wówczas dieta powinna być z ograniczeniem tego cukru mlecznego. Możemy korzystać z asortymentu produktów niskolaktozowych, które w sposób idealny zastąpią na talerzu typowy nabiał. Mówiąc o żywieniu w trakcie intensywnych form leczenia onkologicznego, czyli mam na myśli chemio i radioterapię, zwróćmy uwagę, że przede wszystkim najważniejsza jest profilaktyka niedożywienia, niedoboru składników odżywczych oraz też taka profilaktyka przeciwzapalna. Dlatego też bardzo ważne będą witaminy takie jak witamina A, C i E. I o ile często nie możemy wówczas spożywać surowych warzyw i owoców, które na przykład dostarczają witaminę C, to idealnie sprawdzą się one w postaci
postaci miksowanej, gotowanej, w postaci na przykład koktajli. Mówiąc też o ważnych składnikach, to zwróćmy uwagę na cynk, selen oraz miedź oraz w miarę możliwości właśnie substancje antyoksydacyjne, które występują w świecie roślinnym. Przyprawy, które są delikatne i możemy zastosować w takiej diecie lekkostrawnej, to na przykład majeranek, kminek, możemy też użyć bazylię, oregano czy kurkumę. Mówiąc o postępowaniu w trakcie chemio i radioterapii, posiłki powinny być wysokoenergetyczne, często też wysokobiałkowe, powinny być podawane w małej objętości, większa liczba posiłków w ciągu dnia. Też zwróćmy uwagę, żeby na okres tego intensywnego leczenia ograniczać produkty wysoko przetworzone, półprodukty gotowe tylko do odgrzania, ponieważ one tak naprawdę nie dostarczają kluczowych mikroskładników. Pokarmy powinny być gotowane, duszone, przecierane, właśnie gotowanie warzyw i owoców może się wówczas przydać. Dla osób z zaburzeniami percepcji smaku zaleca się na przykład dodatek miodu naturalnego do pokarmów. Mówiąc też o istotnych składnikach w trakcie chemioradioterapii, zwraca się uwagę na dostarczanie kwasów omega-3, kwasów EPA i DHA, bo jak się okazuje, zapobiegają one niedożywieniu oraz także zmniejszają wykładniki stanu zapalnego, a nawet mogą sprzyjać właśnie zapobieganiu namnażaniu komórek nowotworowych. Jeżeli chodzi o ryby, to one wówczas powinny być gotowane na parze, gotowane w wodzie, spożywane bez skóry. Możemy stosować do nich delikatne przyprawy, takie jak na przykład tymianek, oregano, bazylia, wspomniana już wcześniej kurkuma. W sytuacji, kiedy w trakcie chemio czy radioterapii nie jesteśmy w stanie dostarczać diety doustnej, to tak jak powiedziałam na wstępie, głównym celem jest zapobieganie niedożywieniu. Wtedy z powodzeniem mogą nam się przydać doustne suplementy pokarmowe, czyli na przykład różnego rodzaju koktajle, które stanowią źródło wszystkich makro i mikroskładników. Mogą być one dodawane na przykład do koktajlu, który na co dzień spożywamy. Dodatek takiej odżywki spowoduje wzbogacenie naszej diety o kluczowe składniki. Możemy też dodawać białko w proszku do pire ziemniaczanego, do zup kremów, czy też do każdego innego posiłku i wtedy nie będziemy odczuwali zmiany smaku, a jednocześnie dostarczymy kluczowych składników odżywczych. Są pewne przesłanki, które mówią o tym, że w trakcie na przykład leczenia chemioterapeutycznego u pacjentek, które mają bardzo duże straty masy mięśniowej, straty masy ciała, przydatne może być dodawanie do białka glutaminy, która jak się okazuje może wpływać korzystnie na barierę śluzówkową, zapobiegać tak zwanej dysbiozie jelitowej i też wpływać korzystnie na status odżywienia organizmu, a ponadto też zmniejszać cechy takiego zmęczenia. Podsumowując, jak widzimy, rodzaj żywienia będzie zależał od postaci leczenia, które jest stosowane w przebiegu właśnie raka piersi, ale niezaprzeczalnie chciałabym powiedzieć, że na każdym etapie leczenia ważne jest dostarczanie wszystkich kluczowych makro i mikroskładników. Zwróćmy uwagę na to, że długo stosowana też dieta lekkostrawna, bardzo ograniczająca, stwarza ryzyko niedoborów. Zatem jeżeli zdrowie jemy, jeżeli nasz przewód pokarmowy zaczyna lepiej funkcjonować, możemy sobie pozwolić już na surowe warzywa i owoce, to pamiętajmy o tym, żeby jak najczęściej włączać je do codziennego jadłospisu, ponieważ jest to idealny sposób właśnie na dostarczenie tak zwanych naturalnych antyoksydantów i spowodowanie, że nasza dieta będzie bardziej wartościowa. Też badania pokazują, że włączanie w okresie remisji choroby raka piersi, włączanie do diety pokarmów bogatych w błonnik pokarmowy może wiązać się z o wiele lepszymi statystykami, jeżeli chodzi o zdrowie, jakość życia i ogólny dobrostan kobiet z rakiem piersi. Tak więc przede wszystkim świadomość, która dotyczy odpowiednich wyborów żywieniowych. Jeżeli mamy świadomość, że żywienie jest istotnym elementem wspierania leczenia, to też łatwiej jest podjąć pewne działania, które będą już w praktyce doprowadzały nas do tego, że nasz talerz żywieniowy będzie urozmaicony i bogaty w podstawowe składniki odżywcze.
trakcie leczenia chemioterapeutycznego, czyli leczenia cytostatykami, ważne jest, żeby unikać spożycia owoców cytrusowych, w szczególności grejpfruta, ponieważ te owoce mogą wzmagać działanie leków przeciwnowotworowych i powodować działania niepożądane. Nie jest też wskazane łączenie leków onkologicznych na przykład z naparami z dziurawca, bo jak się okazuje, napary z dziurawca mogą zmniejszać skuteczność leczenia onkologicznego. W ogóle, jeżeli zastanawiają się Państwo nad tym, czy można w trakcie leczenia onkologicznego stosować jakiekolwiek zioła czy preparaty fitoterapeutyczne, zawsze włączenie takiego składnika do diety powinno być poprzedzone konsultacją z lekarzem.